Chciałbyś mieć szczęśliwy związek, który potrwa do końca życia? Pewnie już wiesz, że to nie najłatwiejsze zadanie. Dlatego dzisiaj przedstawiam Ci prosty nawyk, który może dramatycznie podnieść jakość Twojej relacji. Zapraszam. Wyobraźmy sobie Julię i jej męża Artura. Kobieta zauważa, że jej partner ostatnio częściej bierze nadgodziny w pracy i nie jest już dla niej tak ciepły jak kiedyś, więc kiedy Artur idzie się kąpać, ona postanawia sprawdzić mu telefon i zobaczyć, czy z nikim nie pisze. Ku swojej rozpaczy odkrywa, że jej mąż faktycznie prowadził dłuższą wymianę SMS-ów ze swoją koleżanką z pracy. Trudno było to uznać za jakiś większy flirt, ale sama ilość SMS-ów sprawiła, że Julia jest mocno zaniepokojona. Kiedy nadarza się okazja do rozmowy, z żalem i potężnymi pretensjami mówi wprost swojemu partnerowi o tym, co widziała, każe mu się tłumaczyć. Artur natomiast jest bardzo zirytowany tym, że od razu został zaatakowany i do tego żona naruszyła jego prywatność i nie zamierza się tłumaczyć. Powstaje kłótnia. Zastanawiałeś się, jak to możliwe, że dwoje ludzi, którym przecież zależy na wzajemnym szczęściu, nagle potrafi zwrócić się przeciwko sobie i robić sobie nawzajem przykrość? Kiedy Julia opowiada o całym zajściu swoim przyjaciółkom, wszystkie ją pocieszają i głośno narzekają na to, jak on mógł się tak zachować. Podobnie kiedy Artur opowiada to swojemu kumplowi, ten również zaczyna go rozumieć i dziwi się zachowaniu Julii. Kto ma rację? Czy jest jakaś zwycięska strona w tym konflikcie? Świat nauki jest w pełni zgodny co do tego, skąd biorą się nieporozumienia, nie tylko w związkach, ale ogólnie między ludźmi. Ich głównym źródłem jest to, że trudno nam jednoznacznie odczytać, co dzieje się w głowie drugiego człowieka. Co czuje? Jakie są motywy jego działań? Przyjaciele zarówno Julii, jak i Artura doskonale ich rozumieją, bo mieli okazję usłyszeć na spokojnie, co czują i dlaczego tak się zachowali. Dlatego podstawowym nawykiem w każdym związku powinno być umiejętne komunikowanie swoich emocji, ale to trochę inny temat. Co jednak zrobić, kiedy nadziewamy się na czyjś atak? Z pomocą przychodzi tak zwany refleks empatii. To potężny nawyk, który może do zera ograniczyć Wasze kłótnie w związku. Składa się z trzech prostych kroków. 1. Zrób pauzę i powstrzymaj automatyczną reakcję. 2. Opisz, jak według Ciebie czuje się Twój partner. I 3. Spróbuj zgadnąć, skąd biorą się te uczucia. Co mógłby powiedzieć Artur, gdyby wyćwiczył ten nawyk? Kochanie, widzę, że jesteś na mnie bardzo zdenerwowana. Domyślam się, że mocno zaniepokoiły Cię te wiadomości i czujesz się zagrożona. Pamiętaj, że bardzo Cię kocham i chcę, żebyś była spokojna. Usiądźmy i porozmawiajmy o tym. Czy takie zachowanie zadziała? Nie ma gwarancji, że zadziała za każdym razem, ale na pewno bardzo mocno zwiększa Twoje szanse na osiągnięcie porozumienia. Po pierwsze dlatego, że sam lepiej rozumiesz swojego partnera, zamiast automatycznie go osądzać, a wtedy łatwiej będzie Ci przyjąć później odpowiednią postawę. Po drugie dlatego, że Twój partner będzie się czuł bardziej zrozumiany, a to powinno złagodzić jego początkową wrogość. Najtrudniejsze w tej metodzie jest to, że tego nawyku trzeba się nauczyć. Niestety większość ludzi ma wypracowany odwrotny nawyk, odpłacanie atakiem za atak, więc może to nie być łatwe. Jednak włożenie wysiłku w to, żeby poprawić komunikację, może w dłuższej perspektywie decydować o być albo nie być waszej relacji. Więc według mnie zdecydowanie warto. Znacznie więcej na temat tego, jak utrzymać szczęśliwy związek i wyjść z kryzysu, mówię na bezpłatnym webinarze Niezadowolony ze swojego związku? Napraw to! To szkolenie online, które prowadzę razem z moją życiową partnerką Dorotą Filipiuk. Żeby się zapisać i sprawdzić najbliższy wolny termin, wejdź na relacje.jakzdobywać.pl. A jeśli podobało Ci się to wideo, to zapraszam do subskrybowania tego kanału, żeby w przyszłości dostać więcej cennych informacji i wiedzy na temat budowania relacji. Oraz zachęcam też do podzielenia się z tym filmem ze swoimi znajomymi na Facebooku. Nigdy nie wiesz, kiedy możesz uratować komuś związek. Być może ten film trafi do osoby, która potrzebuje tej wiedzy. Bardzo Cię do tego zachęcam. A teraz to już wszystko. Do następnego razu. Robert Marchel.